To projekty okładek pierwszych trzech tomów cyklu Drogi do Wolności, którego historia jest dość nietypowa. Wydawnictwo Znak powierzyło mi pisanie sagi, cyklu powieści pod tym tytułem, ale historia tego cyklu jest dość nietypowa, dlatego że najpierw były scenariusze serialu telewizyjnego napisane przez Joannę Wojdowicz. Zwykle to jest odwrotnie, to znaczy na podstawie książki jest adaptacja telewizyjna lub filmowa. Tu była historia odwrócona. Najpierw teksty, scenariusze i dopiero potem z tego ewoluowały poszerzone historie trzech sióstr biernackich, które po wojnie, po pierwszej wojnie światowej, po wielkiej wojnie, jak to się wtedy mówiło, decydują się na walkę o suwerenność. Najstarsza z nich, Alina, nauczycielka, dość kostyczna, ale mająca ambicje dziennikarskie, już publikująca pierwsze artykuły w piśmie dla kobiet Bluszcz. Dwie bliźniaczki, Marynia, dzisiaj powiedzielibyśmy bizneswoman, świetnie licząca, znająca kursy walut, umiejąca przeliczać wszystko na wszystko, zresztą praktykowała w firmie wydawniczej i fotograficznej swojego ojca Ignacego. I Lala, artystka, emocjonalna, poddająca się emocjom, płacąca zresztą bardzo wielką cenę swoimi losami, swoimi perypetiami życiowymi za tę swoją gotowość poddawania się emocjom. To był dziwny czas. To był czas, w którym po wielkiej wojnie kobiety starały się odrzucić gorsety XIX wieku. Gorsety, które cementowały je w patriarchalnym społeczeństwie bez właściwie prawa głosu w żadnej sferze. I oto po 1918 roku sytuacja się zmienia. W Polsce dostrzegają to politycy, jedno z pierwszych państw, które przyznaje kobietom prawo wyborcze. Te trzy dziewczyny postanawiają, wpadają na pomysł szalony, uruchomić pismo, gazetę, żeby mówić pełnym głosem o sprawach, które dotyczą nie tylko ich kobiet, ale żeby również mężczyźni wiedzieli, jaki punkt widzenia na rzeczywistość w różnych sferach mają ówczesne kobiety.